uruchomiono izbę przyjęć, a także rozpoczęto budowę SOR-u. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu zaprasza do wspólnej zabawy. Dzień dobry, jest wtorek 3 sierpnia. Hanna Karasińska, zapraszam na wiadomości raciborskie. W szpitalu rejonowym w Raciborzu od 1 sierpnia działa już izba przyjęć. Oznacza to, że raciborzanie nie będą już musieli jeździć do okolicznych szpitali. Ponadto tego samego dnia rozpoczęły się prace nad utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego. Po długiej przerwie izba przyjęć w raciborskim szpitalu znów zaczęła przyjmować pacjentów. Wraz z jej uruchomieniem otwarty został także oddział internistyczny. Izba przyjęć ruszyła od 1, czyli od niedzieli. Także jest trzeci dzień, który już normalnie funkcjonuje, także wszyscy pacjenci, którzy są pacjentami urazowymi czy wymagającymi natychmiastowej pomocy, mogą trafić na naszą izbę przyjęć. W niedzielę było chyba około tam 30 pacjentów, wczoraj 50 paru, także uruchomiliśmy również oddział internistyczny, bo wiadomo, że jest to związane też z pacjentami, którzy będą wymagali hospitalizacji. Także na dzisiaj połowa oddziału, bo tam jest 12 czy 13 osób na tej internie, natomiast też przyjmujemy wszystkie przypadki nagłe do zabiegów, urazów, także to działa. W szpitalu rozpoczęła się także budowa szpitalnego oddziału ratunkowego. Jest to jedno z największych przedsięwzięć w ostatnich latach, które na realizację musiało poczekać z uwagi na pandemię. Wykonawca przejął plac budowy, natomiast inwestycja jest wstępnie planowana do końca 2023 roku. Także może ulec skróceniu, tak deklaruje wykonawca, natomiast planowany jest przyszły rok i następny jeszcze na zakończenie inwestycji. Szpitalny oddział ratunkowy to miejsce, w którym ratuje się życie osób potrzebujących pilnej opieki medycznej przez 24 godziny na dobę. Na SOR trafiają osoby, które uległy wypadkowi lub których stan zdrowia nagle się pogorszył. SOR pozwoli na to, że ten pacjent będzie jak najbardziej właściwy sposób zabezpieczony, także będzie to oddział szpitalny. SOR jest oddziałem szpitalnym, natomiast izba przyjęć posiada tylko ambulatorium. W związku z tym na SOR-ze będą również łóżka, gdzie będzie można oceniać pacjenta i będzie mógł na okres tam zakończenia badań, diagnostyki przebywać właśnie na tym oddziale. W raciborskim SOR-ze przewidziano 4 specjalistyczne stanowiska. Nie jest to oddział pobytowy, a miejsce, w którym pacjenci wymagający szybkiej diagnostyki i leczenia będą mogli znaleźć pomoc. Sens i działanie szpitalnego oddziału ratunkowego jest zupełnie inne. Jest po prostu, on jest od tego, żeby właściwie zabezpieczyć pacjenta, przekierować na inne oddziały, natomiast wykonać diagnostykę i to nie jest taki, to nie jest tylko ambulatorium, natomiast to nie jest też oddział pobytowy. Koszt budowy szpitalnego oddziału ratunkowego to 10 milionów złotych, jednak ze względu na galopujące ceny w branży budowlanej inwestycja może okazać się droższa.